Dzień dobry Państwu. Witam na pikiecie w obronie Janusza Walusia, na pikiecie domagającej się jego uwolnienia i jak najszybszego powrotu do kraju. Bardzo bym prosił o przestrzeganie polskiego prawa, o nieodpalanie środków pirotechnicznych oraz o zachowanie spokoju i porządku, niereagowanie również na prowokatorów, którzy też tutaj w pobliżu nas się zgromadzili. Proszę Państwa, ogłaszam nasze zgromadzenie za rozpoczęte. Od 24 lat w Republice Południowej Afryki uwięziony jest nasz rodak Janusz Waluś. Emigrant, który wyjechał do RPA za chlebem, emigrant, który również zaangażował się w życie społeczno-polityczne Republiki Południowej Afryki. Przeszedł do historii jako ten, który 10 kwietnia 1993 roku zastrzelił szefa Komunistycznej Partii Południowej Afryki, Haniego. Na początku skazany 15 października 1993 roku na karę śmierci, później ta kara została zamieniona na karę dożywotniego więzienia. System prawny w RPA jest taki, że wszyscy, którzy zostali skazani na karę śmierci, którą zamieniono na karę dożywotniego więzienia, po 20 latach najczęściej są wypuszczani na wolność. I praktycznie, z tego co nam wiadomo, już tylko Janusz Waluś po odsiedzeniu już ponad 24 lat przebywa w więzieniu. Czyli jak gdyby jest niestandardowo, nierówno traktowany. Za dużo cięższe zbrodnie, za zwyrodniałe morderstwa wielokrotne. Ludzie, którzy byli skazani w RPA, już wyszli na wolność. Janusz Waluś, który dokonał swojego czynu z powodów tylko i wyłącznie politycznych, nie był kryminalnym mordercą, nadal przebywa w więzieniu. W więzieniu próbowano dokonać kilku zamachów na jego życie. W więzieniu ma nieodpowiednie warunki, nieodpowiednie wyżywienie, nieodpowiednią opiekę zdrowotną. Ponadto od wielu lat starał się zrezygnować z obywatelstwa Republiki Południowej Afryki. Przez kilka lat mu to odmawiano. Mniej więcej rok temu władze RPA zgodziły się na to, że przestał być obywatelem RPA, jest w tej chwili tylko obywatelem Polski. Proszę Państwa, spotykamy się tutaj, bo chcemy wyrazić solidarność z naszym rodakiem i dlatego krzyknijmy: solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Wolność dla Walusia! Wolność! Dla Walusia! Wolność dla Walusia! Domagamy się deportacji Janusza Walusia do Polski, ponieważ jego dalsze przebywanie na terenie Południowej Afryki, czy to w więzieniu, czy nawet po wyjściu z więzienia, grozi jego życiu. Dlatego uważamy, że najlepsze miejsce jest w Polsce z rodziną i w otoczeniu przyjaznych mu ludzi. Deportacja dla Walusia! Deportacja! Dla Walusia! Deportacja! Dla Walusia! Deportacja! Dla Walusia! Deportacja! Dla Walusia! Proszę Państwa, kilka osób zabierze głos na naszym dzisiejszym tutaj spotkaniu, na naszej dzisiejszej pikiecie. Natomiast wystosowaliśmy w dniu dzisiejszym petycję do ambasadora Republiki Południowej Afryki w Warszawie,
którą za chwilę odczytam. Będzie ta petycja złożona w najbliższym czasie w ambasadzie z nadzieją, że będzie to forma nacisku na władze RPA, ażeby dokonały uwolnienia Janusza Walusia. Warszawa, 27 września 2017 roku. Szanowny panie ambasadorze, składamy na pana ręce petycję skierowaną do władz Republiki Południowej Afryki, a dotyczącą sytuacji obywatela polskiego przebywającego w pańskim kraju. Sprawa Janusza Walusia zapewne jest panu znana. Obywatel Polski od 24 lat odbywa w RPA karę pozbawienia wolności w związku z zamachem na Chrisa Haniego, lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Chcemy zapytać, dlaczego pomimo uzyskania w marcu ubiegłego roku warunkowego przedterminowego zwolnienia nasz rodak nadal pozostaje w więzieniu. Wiemy, że jest to wynik wykorzystania przez rząd Republiki Południowej Afryki możliwości apelowania do wyroków sądu. Pytamy jednak, dlaczego władze RPA korzystają ze swoich prerogatyw w przypadku Janusza Walusia, a nie oponują, kiedy po najwyżej kilkunastu latach na wolność wychodzą wielokrotni sprawcy zabójstw, często dokonywanych bestialsko na kobietach i dzieciach. Znane nam jest stanowisko wdowy po Chrisie Hanim, która niestrudzenie walczy o zatrzymanie Janusza Walusia w więzieniu. Jest ono traktowane jako argument, że Janusz Waluś nie pojednał się z rodziną ofiar. Pragniemy zauważyć, że Polak dołożył do tego wszystkich starań. Wysłał przeprosiny, na które nie otrzymał odpowiedzi. Nie dowodzi to jednak fiaska jego wysiłków. Jedna z córek Chrisa Haniego kilkakrotnie odwiedziła Janusza Walusia w więzieniu, a rezultat tych wizyt jest widoczny w wydanej przez nią książce, w której przedstawiła Janusza Walusia w dobrym świetle. Zwracamy uwagę na fakt, że Janusz Waluś nie jest już obywatelem Republiki Południowej Afryki, a wyłącznie obywatelem polskim. W związku z tym dalsze jego przetrzymywanie w Republice Południowej Afryki, w więzieniu czy też poza nim, nie ma żadnych podstaw. Dlatego właśnie domagamy się od ministra sprawiedliwości RPA, pana Michaela Masuty, któremu sąd oddał decyzję w tej sprawie, sprawiedliwego potraktowania naszego rodaka i umożliwienia mu powrotu do kraju. Z poważaniem, i tutaj następują podpisy, petycję między innymi podpisał senator Rzeczpospolitej Polskiej Jan Żaryn, profesor Jerzy Robert Nowak, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz, Tomasz Szczepański ze Stowarzyszenia Niklot, Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, Maciej Ptaku Ptasznik, Paweł Karat Michalik, a także Artur Zawisza z Ruchu Narodowego. Te wrzaski lewaków przypominają nam wrzaski na każdej tego typu sprawie. Odpowiedzmy im tym, co odpowiedzieli narodowi powstańcy w Hiszpanii, wszelkiej maści komunistom i lewicowcom, którzy walczyli z nimi w czasie wojny domowej w Hiszpanii. No pasaran! Krzyczeli komuniści! No pasaran! A jednak my przeszliśmy! No pasaran! Krzyczeli komuniści! No pasaran! A jednak my przeszliśmy! No pasaran! Krzyczeli komuniści! No pasaran! A jednak my przeszliśmy! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Jest wśród nas jedyna córka
Janusza Walusia, Ewa Waluś, którą serdecznie witam i którą proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Przede wszystkim, szanowni państwo, w imieniu taty, swoim, całej naszej rodziny, bardzo państwu dziękujemy za przybycie. Jesteśmy wzruszeni frekwencją, poparciem dla sprawy taty i mam nadzieję, że właśnie dzięki państwa pomocy, właśnie dzięki takim działaniom jak dzisiaj, przyjdzie dzień, w którym sprowadzimy go do kraju. Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję. Dziękujemy za to hasło. Właśnie w tej sprawie również będziemy przedkładali pismo do ministra Waszczykowskiego, który obiecał, że zajmie się skutecznie tą sprawą i doprowadzi do deportacji Janusza Walusia do Polski. Prosiłbym o zabranie głosu współorganizatora naszej manifestacji z ramienia Stowarzyszenia Niklot, doktora Tomasza Szczepańskiego. Szanowni państwo, sprawa Janusza Walusia jest sprawą naszego rodaka, bojownika walki z komunizmem, niesprawiedliwie traktowanego i nierówno traktowanego. Ale jest też sprawą szerszą, bo odwołuje nas do kilku szerszych zagadnień. Przede wszystkim pamiętajmy, kim był zabity Chrystus Kani. Był przywódcą partii komunistycznej wtedy, kiedy komunizm zaczynał się już przekształcać, ale przecież nie rezygnował ze swojej zbrodniczej istoty, nie rezygnował z planu podporządkowania sobie świata, tylko przybrał inną formę, inną postać. To, co mamy teraz w cywilizacji zachodniej, jest także efektem wpływów komunistycznych, wpływów marksistowskich. Może nie w gospodarce, ale w kulturze na przykład. Sam Hani był zwolennikiem krwawej rozprawy z białymi, która nie tylko spowodowałaby masę ofiar, ale też zdestabilizowała BRPA i doprowadziła je do upadku szybszego niż ten jest i który to upadek odbiłby się przecież rykoszetem nie wyłącznie na białej ludności, odbiłby się rykoszetem na całej ludności RPA. Na białych, czarnych, koloredach, hindusach, którzy tam żyją i wszystkich, którzy tam żyją. Jego śmierć być może uratowała ten kraj przed masakrą. I to powinniśmy bardzo, bardzo pamiętać. Druga rzecz, to pamiętajmy też, że Hani był nie wyłącznie zwolennikiem obłąkańczej ideologii i zbrodniarzem, odpowiedzialnym za wiele zamachów terrorystycznych, także na cywilach, w tym także na czarnych cywilach. Ale Hani był także agentem Moskwy. Moskwy, która nie zrezygnowała przecież ze swojej imperialistycznej polityki, a jeśli na krótko zrezygnowała po rozpadzie Sowietów, to tylko dlatego, że nie mogła dalej tej imperialistycznej polityki prowadzić. RPA jest krajem, w którym jest prawie cała tablica Mendelejewa w ziemi. Niewiele jest takich miejsc na świecie. Zawładnięcie tym miejscem przez agenta Moskwy, człowieka szkolonego w Moskwie, na moskiewskim uniwersytecie, tak zwanym Uniwersytecie Lumumby, który szkolił kadry szpiegowskie dla Trzeciego Świata, zawładnięcie przez moskiewskiego agenta tym krajem byłoby tragedią nie tylko dla mieszkańców RPA, byłoby tragedią dla cywilizacji zachodniej, w tym także przecież dla nas, tak bardzo dotkniętych i komunizmem, i moskiewskim imperializmem. O tym wszystkim powinniśmy pamiętać, mówiąc o Januszu Walusiu, który dla mnie osobiście pozostanie zawsze bohaterem walki z komunizmem. Słowa Januszowi Walusiowi! Dziękuję bardzo. Przypomnijmy, w jakiej sprawie tutaj żeśmy się spotkali. Deportacja dla Walusia! 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 Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! A tym, którzy przeszkadzają w naszej pikiecie, możemy powiedzieć to, co żołnierze wyklęci mieli do przekazania swoim przeciwnikom. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć wrogom ojczyzny!
Brawo! Prosiłbym o zabranie głosu przedstawiciela Ruchu Narodowego Artura Zawiszę. Drodzy uczestnicy manifestacji na rzecz wolności dla Janusza Walusia. W pierwszym rzędzie dziękuję organizatorom, którzy nas tu zebrali, Rafałowi i Tomaszowi, dzięki którym my, patrioci i antykomuniści, jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby domagać się sprawiedliwości i wolności dla polskiego bohatera, jakim niewątpliwie jest Janusz Waluś. A jednocześnie możemy wyłącznie współczuć głupoty tym przedstawicielom Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej, którzy zgromadzili się za naszymi plecami, aby wychwalać zbrodniczą ideologię. Bardzo trafnie określamy Janusza Walusia jako ostatniego żołnierza wyklętego. Jestem tutaj dzisiaj także dlatego, że podobnego określenia użyłem przed ponad 2 laty, kiedy w wypowiedzi dla Dziennika Polska, pytany, kim jest dla pana Janusz Waluś, odpowiedziałem: następcą żołnierzy wyklętych, człowiekiem, który nie na rozkaz państwa, ale w poczuciu obowiązku walczył z międzynarodowym komunizmem. I to jest prawda o ostatnim żołnierzu wyklętym, Januszu Walusiu. W poczuciu osobistego obowiązku walczył z międzynarodowym komunizmem. A czy z komunizmem należało walczyć, i to tymi metodami, także manu militare, jak czynił to Janusz Waluś? Aby to wyjaśnić, odwoływajmy się do słów francuskiego antykomunistycznego i narodowego myśliciela Bernarda Antony, który przypomniał, że w XX wieku komuniści zabijali, zanim zabijali naziści. Komuniści zabijali wtedy, kiedy zabijali także naziści, oraz komuniści zabijali już wtedy, jeszcze wtedy, kiedy naziści już przestali zabijać. A więc skoro tak, skoro komunizm jest tą największą zbrodnią XX wieku, to należało odpowiedzieć na nią tak, jak odpowiadali polscy żołnierze wyklęci powstania antykomunistycznego lat 40. i 50. i tak, jak odpowiedział Janusz Waluś. Tak właśnie należało odpowiadać. Ktoś mógłby powiedzieć: komuniści zabijali miliony, a Janusz Waluś zabił tylko jednego, ale daj Boże każdemu z nas takiej skuteczności, jaką wykazał się Janusz Waluś, chociaż tego jednego. Jesteśmy tutaj już w wieku XXI, kiedy komunizm w Polsce i Europie Środkowej upadł, choć jego pozostałości, silne pozostałości, o nich bardzo często opowiada nam choćby Leszek Żebrowski, tu wśród nas obecny, ciągle trwają. Ale mimo iż komunizm upadł, mimo iż w naszym kraju więźniowie komunizmu wyszli z więzień, to bodaj tym ostatnim Polakiem siedzącym w więzieniu za walkę z komunizmem jest właśnie Janusz Waluś. Dlatego w szczególności domagamy się od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, aby opowiedziało się za naszym obywatelem, za obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. W tym gmachu urzędował minister, który ponoć także z bronią w ręku walczył z komunistami. W tym gmachu urzęduje minister, który wywodzi się z nurtu antykomunistycznego. Niech oni wszyscy udowodnią w praktyce swój antykomunizm. Niech wystąpią jako państwo polskie na rzecz naszego rodaka i współobywatela Janusza Walusia. Niech Rzeczpospolita Polska opowie się za swoim obywatelem. Niech zażąda sprawiedliwości, jak czytamy na tym transparencie, i niech wywalczy wolność dla Janusza Walusia. Żądamy tego od naszego ministerstwa, ponieważ
Janusz Waluś stał się w pewnym stopniu wręcz bohaterem masowej wyobraźni. Niektórzy z nas niekiedy śpiewają, choćby w pewnego typu przyśpiewkach, że szafa grająca gra żołnierzom z RPA. Waluś bohaterem jest. I to powtarzam, Waluś bohaterem jest. I dlatego zwracam się wręcz bezpośrednio do Janusza Walusia. Pozdrawiamy cię, bracie za kratami. Wracaj, Polska na ciebie czeka. Polska na ciebie czeka. Deportacja dla Walusia. 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 A naszym sąsiadom, tak zwanym obywatelom RP, a raczej obywatelom PRL, przypomnijmy o formacji, z której się wywodzą. Przypomnijmy o naszym stosunku do tej formacji. Precz z ubecją! 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 Raz sierpem, raz młotem, w czerwoną hołotę! Raz sierpem, raz młotem, w czerwoną hołotę! Raz sierpem, raz młotem, w czerwoną hołotę! Prosiłbym teraz o zabranie głosu przez rapera narodowego Macieja Ptaka Ptasznika, który wielokrotnie dopomagał w upamiętnieniu Janusza Walusia i starał się między innymi poprzez apelowanie o wysyłanie kartek do niego o to, żeby wiedział, że w Polsce pamiętamy o nim. Dzień dobry, przyjaciele, znajomi, koledzy, pani Ewo, bardzo się cieszę, że mogłem panią poznać. Nie da się inaczej o panu Januszu Walusiu myśleć jak o bohaterze. Dla każdego, dla kogo Rafał Ganganowicz był bohaterem, dla każdego, dla kogo bohaterem był Hieronim Dekutowski-Zapora, każdy walczący z komunizmem jest bohaterem, bo komunizm był systemem nieludzkim. Tamci ludzie, ta w zasadzie nie ludzie, to jest trzoda chlewna chowająca się za nami, oni niedługo będą musieli iść do pracy, przestaną być utrzymankami rodziców. Niedługo skończą się dotacje z Fundacji Batorego i niedługo naprawdę będziecie musieli zapracować na swoje istnienie. Nie wiecie nic, nie macie zielonego pojęcia, nie znacie historii, nie wiecie, czym był komunizm. Im było dobrze za komunizm. Janusz Waluś w moim sercu, a szczególnie w sercu pani Ewy, jest bardzo ważną postacią i coś w panu Januszu się zmieniło niedawno. Do tej pory zazwyczaj prawnicy tak robią, że doradzają, żeby spokojnie, ostrożnie, nie nagłaśniać. Słuchajcie, zmieniło się. Od teraz pełną parą przypominamy na każdym kroku, jak tu wszyscy jesteście, każdy w swoim okręgu ma jakiegoś posła, na którego zagłosował. Iść, przypomnieć, złożyć petycję, zebrać 10 podpisów i przypominać się. I naciskać, i dzwonić, i cały czas walczyć. Bez tego możemy ponieść fiasko, a my chcemy przywitać pana Janusza na lotnisku okrzykami cześć i chwała bohaterom. Takie jest moje osobiste marzenie. Chciałbym was bardzo prosić, żebyście potraktowali to poważnie, bo wielokrotnie profesor Marek Chodakiewicz mówił o elitach działania, a nie o elitach trwania. My musimy działać i musimy być skuteczni. I słuchajcie, ja mam wielką nadzieję w sercu i powołuję się tutaj na słowa prezydenta Andrzeja Dudy z 19 września 2016 roku, kiedy wypowiadał się co prawda w sprawie uchodźców, ale powiedział:
Każdy ma prawo żyć we własnym kraju. Tak jest, panie prezydencie. Będziemy się od pana domagać interwencji właśnie w tej sprawie. Chciałem serdecznie wszystkim podziękować za to, że mieliście czas, siłę i ochotę przyjść tutaj kolejny raz przypomnieć się w tej ważnej sprawie. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Wolność! Wolność dla Walusia! Wolność! Wolność dla Walusia! Wolność! Wolność dla Walusia! Wolność! Wolność dla Walusia! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Uwięzienie Janusza Walusia wyzwoliło też wiele pozytywnych emocji. Wiele osób wyraża swoją solidarność z naszym rodakiem przebywającym w więzieniu. Wiele osób, zwłaszcza kibiców, zwłaszcza przedstawicieli środowisk patriotycznych, narodowych, wspiera Janusza Walusia nie tylko swoją pamięcią, nie tylko dobrym słowem, również finansowo. Również wspieramy go swoją modlitwą oraz tym, że regularnie do władz polskich i do władz południowej Afryki kierujemy petycje. Niestety na razie bezskutecznie, ale miejmy nadzieję, że ten dzień, kiedy okażą się one skuteczne, kiedy Janusz Walus wyjdzie na wolność, jest już bliski. O to walczymy. Bardzo proszę o zabranie głosu kolejnego przedstawiciela patriotycznej sceny muzycznej, Pawła Karata-Michalika. Witam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże. Jestem Polakiem, katolikiem, dlatego tutaj też na pewno takie słowa padną. I co chcę powiedzieć, jestem też oczywiście kibicem Legii Warszawa i tutaj widzę bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże zaangażowanie kibiców Legii właśnie w uwolnienie Janusza Walusia. Dlatego wielkie brawa tutaj dla kibiców Legii Warszawa wszystkich. Jestem także trenerem, nauczycielem, także widzę w środowiskach, wśród młodzieży duże zainteresowanie i też ludzie budzą się, nie wszyscy są tacy głupi, tak jak niektóre osoby, chociażby tamci, którzy tam krzyczą te swoje brednie, te swoje bzdurne hasła. Tak więc cieszy to, że młodzież budzi się, zaczyna dostrzegać, co jest ważne, jak ważny jest patriotyzm i jak oczywiście zbrodniczym systemem był system komunistyczny, z którym walczył Janusz Waluś. Trzeba wspomnieć bowiem o wielu ofiarach właśnie systemu zbrodniczego systemu komunistycznego, także o tym, że system komunistyczny zwalczał Kościół. Ja sam tutaj wspólnie z przyjaciółmi, również z kibicami Legii Warszawa, byliśmy na pielgrzymce w tym roku, między innymi właśnie modliliśmy się w intencji Janusza Walusia. Kolega legionista poszedł nawet na pielgrzymkę na Camino i modlił się właśnie w intencji Janusza Walusia. Tak więc miejmy nadzieję i oczywiście módlmy się także, że Janusz Waluś niedługo pojawi się w naszym kraju, zostanie uwolniony i zostanie przywitany, tak jak właśnie tutaj mówił wcześniej Ptaku, cześć i chwała bohaterom. Tak więc mam nadzieję, że niedługo do tego dojdzie. Bardzo mi jest dla mnie zaszczyt, że mogę mówić, właśnie przemówić mogłem tutaj do tych osób, w szczególności także również do pani Ewy, do córki pana Janusza Walusia. Tak więc dziękuję bardzo i apeluję, by w dalszym ciągu wspierać Janusza Walusia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wolność! Wolność dla Janusza! Wolność! Wolność dla Janusza! Wolność! Wolność dla Janusza! Wolność! Wolność dla Janusza! Proszę Państwa, jest tutaj jeszcze jeden przedstawiciel rodziny pana Janusza Walusia. Jest jego brat stryjeczny, pan Piotr Lenartowicz, którego bardzo proszę o zabranie głosu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy znali i nie znali Kubę, bo tak nazywaliśmy w rodzinie, czyli Janusza Walusia. Ja tylko krótko powiem, bez głośnych haseł, kim był naprawdę dla nas. To był rzeczywiście bohaterski i niezłomny chłopak, który nie bał się stanąć w obronie kogoś krzywdzonego przeciwko 10 chuliganom, być pobitym i zawsze stawać po stronie słusznej sprawy. Paradoks historii jest taki, że właśnie stanął po stronie słusznej, a w tej chwili jest traktowany jako terrorysta. A przecież to on chciał się przeciwstawić terroryzmowi, który zaczynał się właśnie wtedy. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, że był normalnym, bardzo uczciwym człowiekiem i los się potoczył tak właśnie, nieszczęśliwie. Dziękuję jeszcze raz, że jesteście tutaj dla niego. Liczę na to, że wyjdzie. Dziękuję bardzo panu Piotrowi. Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela Obozu Narodowo-Radykalnego, kolegę Piotra Włodkowskiego. Drogie koleżanki, drogi koledzy, drodzy koledzy, spotkaliśmy się tutaj kolejny już raz przed budynkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by upomnieć się o stanowczą interwencję tego urzędu w sprawie pana Janusza Walusia, antykomunisty, obywatela polskiego, który obecnie odsiaduje wyrok w RPA za zlikwidowanie lidera komunistycznej i terrorystycznej organizacji Włócznia Narodu. Nasza obecność tutaj jest konieczna o tyle, że wyrok o dalszym losie pana Janusza Walusia ma zapaść z ust ministra sprawiedliwości RPA, osoby, która jest związana z komunistycznym obozem, która sympatyzuje z zamordowanym Chrisem Hanim, i jest bardzo prawdopodobne, że wyrok ten nie będzie obiektywny i właśnie ta sympatia do Chrisa Haniego zwycięży. Bardzo słusznie nazywa się pana Janusza Walusia ostatnim żołnierzem wyklętym, gdyż odsiaduje wyrok za zamordowanie komunisty. Wyrok wydają komuniści, osoby nienawidzące go, i bardzo trudno doszukiwać się sprawiedliwości w wyrokach, które dotyczyły jego osoby. Warto by przypomnieć, że pan Janusz Waluś swoją walkę z komunizmem rozpoczął już w Polsce, gdzie angażował się w działalność w Solidarności. Tym bardziej państwo polskie powinno zrobić wszystko, by zapewnić wolność panu Januszowi, a jeśli nie wolność, to żeby dalszą karę, końcówkę kary odbywał w Polsce w lepszych warunkach, bo w RPA te warunki są tragiczne. Trzeba powiedzieć jasno, że pan Janusz Waluś w czynie, który zrobił, za który teraz odsiaduje wyrok, kierował się czystym idealizmem, troską o kraj południowej Afryki i prawdopodobnie skala terroru, który dosięgnął nie tylko białą ludność, byłaby jeszcze większa, gdyby Chris Kani chodził po tej ziemi. Trzeba przypomnieć, że nie był to mord na tle rasowym, tylko zabójstwo komunistycznego bojówkarza szkolonego w Moskwie. Prawdopodobnie terror byłby jeszcze większy, a Chris Kani utopiłby białą ludność w morzu krwi. Ludzi, którzy zbudowali dobrobyt Republiki Południowej Afryki, a który jest teraz tak łatwo strwoniony przez komunistycznych, skorumpowanych urzędników. Trzeba wreszcie skończyć z takimi ikonami jak Nelson Mandela czy Chris Kani,
którzy są pokazywani na świecie jako ikony pacyfizmu. Trzeba to skończyć tak, jak skończył się w Polsce kult Lecha Bolka Wałęsy, tutaj przedstawionego jako zagorzałego przeciwnika komunizmu. Pora, aby do głosów Solidarności z Januszem Walusiem, które są wysyłane z Polski przez kibiców, nacjonalistów, dołączył głośny i silny głos państwa polskiego, upominający się o wolność dla bohatera, którym dla nas jest Janusz Waluś. Nie można tutaj kłaść losu Polaka, poświęcając go na stosie politycznej poprawności. Precz z komunizmem, precz z polityczną poprawnością. Czołem Wielkiej Polsce. Wolność, wolność dla Walusia! Wolność, wolność dla Walusia! Wolność, wolność dla Walusia! Wolność, wolność dla Walusia! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Raz sierpem, raz młotem! Czerwoną hołotę! Raz sierpem, raz młotem! Czerwoną hołotę! Raz sierpem, raz młotem! Czerwoną hołotę! Zapraszam do zabrania głosu przedstawiciela Młodzieży Wszechpolskiej, rzecznika prasowego Mateusza Pławskiego. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Słuchajcie, stoimy po raz kolejny przed gmachem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwa, którego obowiązkiem i głównym celem działania powinno być dbanie o rodaków za granicą. Ten rząd, który obecnie sprawuje władzę w Polsce, doszedł do tej władzy, głosząc patriotyczne i narodowe hasła. Wiele razy przekonaliśmy się, że jedynie na hasłach w przypadku tego rządu i tej partii się kończyło. Domagamy się, aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło odpowiednie kroki, aby Janusz Waluś wrócił do Polski, ponieważ los naszych rodaków za granicą jest, powinien być dla Ministerstwa Zagranicznego najważniejszy. Natomiast ten rodak, Janusz Waluś, żyje w strasznych warunkach w RPA, w więzieniu. Ma wrócić tu do kraju. My, jako środowisko narodowe, środowisko patriotyczne, zawsze upominamy się o los naszych rodaków. Jak widać, nie wszyscy mają takie podejście jak my. Tam za kordonem policji stoją osoby, które wielokrotnie pokazywały różnego rodzaju haniebne tendencje. To ci ludzie, którzy dzisiaj szkalują imię naszego rodaka, który zlikwidował komunistycznego zbrodniarza. To ci ludzie, którzy bronili bluźnierstw w teatrze powszechnym. To ci ludzie, którzy blokowali i usiłowali blokować, bo im się te blokady nie udają, marsze środowiska narodowego. To wreszcie ci ludzie, którzy byli przeciwni marszowi zwycięstwa Rzeczpospolitej, wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami. Jak ich nazywać, jeżeli nie obywatelami PRL? Kim oni są? To są wyrzutki, to są odmieńcy, to są ludzie, którzy stanowią polityczny i społeczny margines. I miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną zmarginalizowani jeszcze bardziej. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że dzięki naciskom społecznym, między innymi dzięki naszemu dzisiejszemu zgromadzeniu, Janusz Waluś wróci do Polski. Miejmy nadzieję, że dzięki naszej obecności tutaj Janusz Waluś wyjdzie z więzienia. I miejmy nadzieję, że te protesty w tej sprawie, które są coraz liczniejsze, które budzą coraz większe społeczne zainteresowanie, dalej będą się rozwijały i że wspólnymi siłami uda nam się doprowadzić do tego, że nasz rodak wróci do Polski, że nasz rodak będzie na wolności, że nasz rodak, miejmy nadzieję również, że przez marginalizację tamtego szkodliwego środowiska od tego dojdzie, nie będzie przez takich wyrzutków, jak stoją za kordonem policji, więcej szkalowany. Tego nam wszystkim życzę, ponieważ dobro narodu dla nas, nacjonalistów, jest najważniejsze i my mówiliśmy, mówimy i będziemy mówili, jeden naród ponad
granicami i będziemy upominali się o każdego Polaka za granicą. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! A tam są za szkołą pieniądze. Dziękuję bardzo za kolejny głos, za przypomnienie, że niestety kolejne rządy trzeciej RP nie wstawiają się w sposób taki, jakbyśmy tego od nich oczekiwali, za Polakami przebywającymi za granicą. Czy to za Polakami, tak jak Janusz Waluś, uwięzionymi za granicą, którzy już odpokutowali za swoje czyny i powinni być wypuszczeni na wolność, powrócić do kraju, jak również nie upominają się w sprawie Polaków, na przykład za wschodnią granicą, a także w sprawie odbierania polskich dzieci w Niemczech i wiele innych spraw na świecie się takich toczy, gdzie rząd polski zachowuje się opieszale albo w ogóle nie reaguje. I to bez względu na to, czy rządzi w Polsce lewica, czy prawica. Te zaniedbania niestety są ponadpartyjne i dotyczą wszystkich rządów po tak zwanej transformacji ustrojowej. Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Z tymi zdrajcami, którzy obrażają Janusza Walusia, wystarczy powiedzieć tak, że są właśnie zdrajcami, że są dziećmi ubeków, dziećmi PRL-u. Dlatego powiedzmy, co o nich myślimy. Precz z ubecją! 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 Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawicielkę organizacji Narodowe Odrodzenie Polski, koleżankę Marzenę Dobnę. Szanowni Państwo, czyn Janusza Walusia, który w kwietniu 1993 roku zabił komunistę i terrorystę Chrisa Haniego, bywa rozpatrywany w kategoriach zero-jedynkowych. Zabił, zatem należy mu się słuszna kara. Nie bierze się pod uwagę, że są różne okoliczności i jedna zbrodnia ma różny sens, różne znaczenie. Drodzy Państwo, kim był Chris Hani? Wszyscy wiemy, był komunistą, był terrorystą, był zdrajcą swojego narodu, zdrajcą zarówno białych, jak i czarnych obywateli RPA, Republiki Południowej Afryki. Był wrogiem cywilizacji, wrogiem porządku, wrogiem budowania dobrobytu w tym południowoafrykańskim kraju. Można powiedzieć, że on ten dobrobyt zniszczył, tak? Zatem czyn Walusia tak naprawdę jest tym samym. Myślę, że można go porównać do tego, co robili żołnierze Legionu Michała Archanioła w przedwojennej Rumunii, zabijając komunistów, Żydów, wrogów wolnej, suwerennej, silnej Rumunii. Myślę, że można ten czyn Janusza Walusia postawić na równi z czynami tych właśnie bohaterów, drodzy Państwo. Jeszcze taka uwaga na koniec, bo już wiele słów na ten temat powiedziano. Oczywiście Janusz Waluś nie jest terrorystą. Oczywiście Janusz Waluś zasługuje na wolność, zasługuje na szacunek, ale zasługuje nie dlatego, że odsiedział wiele lat w więzieniu w Pretorii. Zasługuje na szacunek, bo był na tyle odważny, żeby zlikwidować człowieka, który niszczył południowoafrykański kraj. I za to powinniśmy być mu, za to powinniśmy go właśnie szanować, za to powinniśmy mieć zawsze do niego szacunek, prawda? Dziękuję Państwu bardzo. Wolność dla Janusza Walusia. Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Wolność! Wolność! Dla Walusia! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Bardzo bym prosił o zabranie ostatniego tutaj na mojej liście mówcy, 10 z kolei, przedstawiciela portalu Kontrrewolucja Narodowa, kolegę Krzysztofa Lecha Łukrze.
Proszę Państwa, nie będę tutaj przedłużał. To zaszczyt przemawiać w obecności tylu ludzi, przede wszystkim Pani Ewy. Myślę, że dla wszystkich, którzy tutaj stoimy, Janusz Waluś jest bohaterem walki z komunizmem. Przejdzie do historii jako niezłomny, bezkompromisowy człowiek, jako drogowskaz dla młodych pokoleń. Ale dzisiaj, myślę, najważniejszy jest aspekt humanitarny i to, że bezprawnie całkowicie jest przetrzymywany polski obywatel przez rząd południowoafrykański. Apeluję tutaj, apeluję w imieniu naszej społeczności, która jest, można powiedzieć, skupia ludzi z całego świata, Polonie, z całego świata tutaj napływają wyrazy solidarności dla Janusza Walusia, dla rodziny. Proszę Państwa, apeluję do Witolda Waszczykowskiego, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby stawił się za Polakiem. Nie może być tak, że nasi rodacy, którzy mają kłopoty gdzieś za granicą, są w imię poprawności politycznej zostawiani na pastwę losu. Dlatego, tak jak mówię, nie będę przedłużał. Janusz Waluś zapisał się w historii jako bohater i takiego właśnie bohatera będziemy, mam nadzieję, witać już niedługo w Warszawie na lotnisku. Wszyscy tutaj, myślę, przyłożymy starań do tego, aby tak się stało. Cześć i chwała żołnierzom wyklętym, cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała Januszowi Walusiowi. Czołem Wielkiej Polsce! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Wolność! Wolność dla Janusza! Wolność! Wolność! Dla Janusza! Wolność! Wolność! Dla Janusza! Wolność! Wolność! Dla Janusza! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Solidarność! Naszą bronią! Na zakończenie, dziękując wszystkim, którzy przybyli na nasze zgromadzenie, na naszą manifestację, chciałbym jeszcze oddać na chwilę głos córce Janusza Walusia, pani Ewie Waluś. Proszę bardzo, pani Ewo. Pozwolą Państwo, że jeszcze raz zabiorę głos, a zrobię to dlatego, że jestem wzruszona tym wszystkim, co tutaj usłyszałem i proszę mi wierzyć, że wielu z Państwa mówiło o aspektach tej sprawy, które nawet mnie nie przyszły do głowy. Dziękuję, że są Państwo na to tak wrażliwi, poświęcają swoją wagę, swój czas, żeby tak dogłębnie się tej sprawie przyjrzeć. Teraz tym bardziej znam Państwa motywację w tym, co dla taty robicie, jak mu pomagacie, żeby skończył się ten jego straszny i bezprawny pobyt w więzieniu. Każde słowo, o ile tylko będzie to technicznie możliwe, postaram się tacie przekazać. On bardzo interesuje się losami tego naszego dzisiejszego spotkania i na pewno serdecznie by Państwu podziękował, tak jak ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypomnijmy, w jakiej sprawie żeśmy się tutaj spotkali i za chwilę będziemy się rozchodzić. Wolność! Wolność dla Janusza! Wolność! Wolność dla Janusza! Wolność! Wolność dla Janusza! Wolność! Wolność dla Janusza! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Deportacja dla Walusia! Deportacja dla Walusia! Deportacja dla Walusia! Deportacja dla Walusia! Dziękuję bardzo za przybycie. Ogłaszam nasze zgromadzenie za zamknięte. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!